Hejo, dzień dobry. Tak jak obiecałam, nagram wam vloga. To będzie bardzo taki krótki vlog, ale może też podczas tego vloga coś wam poopowiadam. Chcę się z wami podzielić po prostu tym mieszkankiem, które udało nam się w końcu wynająć. Bardzo tylko proszę, nie zrażajcie się co do wyglądu wnętrza, bo tak jak mówię, no jeżeli coś wynajmujecie i to wygląda jakoś tam konkretnie, jak ktoś sobie na swoje potrzeby to zrobił. Natomiast fajnie, że mam taki przywilej, iż mogę sobie po pierwsze zmienić meble, mogę sobie tutaj coś porobić, mogę zmienić wystrój. Wiadomo, że nie będę ruszała karpetów, bo ja też nie wiem, jak długo tutaj na przykład będziemy, ale pokażę wam. Więc tak, tu się wchodzi, gdzie dokładnie stoję. Więc stoję przy samych drzwiach. Tu też nie patrzcie, bo oczywiście tu wszystko będę sprzątać. Na wprost mnie jest toaleta. Pokażę wam tak pokrótce, oczywiście. Toaleta z prysznicem oraz umywalką. Także ja sobie tutaj porobię. Fajnie, cieszę się, że mogę wam teraz pokazać, bo później pokażę wam, jak to będzie wyglądało, jak już posprzątam, jak wszystko sobie poukładam po swojemu. Także mamy tutaj toaletę numer 1 z prysznicem. Jakieś tam mini dodatki są, ale tak jak mówię, ja wszystko sobie będę tutaj czyścić i zmieniać. Tak wygląda tutaj w ogóle taki ten jakby pseudokorytarzyk, czy ja nie wiem, przedpokój. Nie jest on mały, słuchajcie, nie jest mały, można zrobić fajny kąt dla kociaków, co będę chyba właśnie zamierzała zrobić. Weszłam teraz do drugiej łazienki i pokażę wam, tutaj są jeszcze właśnie schody. Za chwilkę nimi pójdziemy do góry. Tu przy drzwiach, tu są właśnie główne drzwi. Przy drzwiach jest pierwszy pokoik i drugie jakieś pomieszczenie. Ja już nie pamiętam nawet, co tam było, ale za chwilę właśnie będę z wami wchodzić po kolei i będę wam mówić. Więc tutaj jest pokoik numer 1. Tak jak mówię, tutaj już jest też częściowo to, znaczy częściowo, no częściowo umeblowane, więc ja mogę sobie to z czasem zmieniać. Póki co nie mam takiej potrzeby. Mamy tutaj podwójne łóżko, więc naprawdę super. Pokój nie jest wcale mały, jest dość spory. Tak to wygląda. Mamy tutaj jakieś zasłony. Ja sobie tutaj zrobię oczywiście po swojemu. Jest lusterko, jest biurko. Także super ekstra. Nie wiem, czy właśnie jeszcze nie wiem. Zastanawiam się, gdzie będę miała studio do nagrywek. Tutaj są dwie szafy, które po prostu tutaj były i tyle. Bardzo wysokie są sufity, więc jak widzicie, to no duże. Duże jest mieszkanie. Tak wam pokażę teraz z tego pokoju. Więc tu jest wejście, są schody i tam zaraz wejście do kolejnego pokoju. Mi to już się one po prostu pierdzielą, gdzie co było. Powiem wam, że jak byłam tu pierwszy raz, tu mamy kolejne drzwi. Aha, wiesz, dobra, kumam. Tu są kolejne drzwi. Tu gdzieś powinno być, czekajcie, ja sobie to. O, wsadzę sobie ten. Wiecie, o co chodzi. Tutaj jest stół, stół będę zmieniać. Stół tutaj wezmę raczej mój. Tam jest wyjście, które prowadzi do bojlera, do góry i na dół na balkon, który zaraz wam pokażę. Więc latem fajnie można sobie usiąść, piwko wypić. Naprawdę super. Tak wygląda kuchnia. No, jak widzicie, ja sobie porobię jakieś albo okleinę, albo jakieś rączki, uchwyty zmienię, także myślę, że to jakoś podekoruję po swojemu, ale kuchnia jest naprawdę duża. Ja powiem wam, że kuchnia przypomina mi mniej więcej swoim tutaj rodzajem i wyglądem takie kuchnie w Bursach. Nie wiem, jak na przykład studiowałam i jak ktoś studiuje, to wiecie, o czym mówię, więc w Bursach często właśnie takie kuchnie były. Także kuchnia super, bo jest duża, z jadalnią, co mnie bardzo cieszy. Będzie tutaj mój stół, więc on jest troszeczkę większy od tego i ma 6 krzeseł, a nie 3. Lodówka, fajnie, że jest duża, fajnie, że jest zamrażarką, bardzo mi się to podoba. Tam widzę, że jest jeszcze jakieś miejsce, coś można tam wykorzystać, można byłoby zrobić, szczerze mówiąc, mywarkę, ale nie trzeba na razie. Tutaj jest piekarnik, tutaj jest pralka. Jeżeli chodzi o widok z okna, to bardzo proszę, tutaj właśnie jest ten taras, o którym wam mówię, więc na tym tarasie można sobie fajnie siąść. Jest ławka i zejście jest do tego tarasu tutaj właśnie po tych schodach, co wam pokazywałam. Także tak by to wyglądało, więc kuchnia nie jest mała. Dalej, tak jak mówię, przedpokój, tu byliśmy. W tej pierwszej łazience byliśmy. Teraz mamy drugą łazienkę. Wygląda ona tak. Tak jak mówię, no jest to tak, widzę po staremu tutaj to budownictwo, więc nie ma się co dziwić. Jest umywalka, ja sobie tutaj wszystko fajnie porobię. Toaleta i wanna z kolei, więc jak ktoś ma ochotę się wykąpać w wannie, to kąpie się w wannie, a kto pod prysznicem, to pod prysznicem. Tak jak widzicie, wysokie są te sufity i te ściany, więc naprawdę super. Tu sobie porobię jakieś półeczki, sreczki, także to nie problem. Tu byliśmy, teraz idziemy do kolejnego pokoju. Czyli poczekajcie, tam był pokój numer 1, czyli tu jest pokój numer 2. Czyli, że tak powiem, poczekajcie, tam byłaby na przykład sypialnia, no to tu jest pokój numer 1, niech tak będzie. I wygląda on tak. Zobaczcie, ile tu jest miejsca, jeżeli chodzi o szafy.
Są dwie szafy z podwójnymi takimi drzwiczkami. I zobaczcie, ile jeszcze do góry brakuje, także naprawdę wysokie. Tutaj ja w stroju roboczym, jest lusterko. Tu kiedyś znajdował się kominek, ja myślę, że tu kominka nie będę chciała, ale coś tutaj pokombinuję, chyba łóżko odwrócę być może w drugą stronę, żeby to jakoś ładnie zasłonić, żeby tu nie było takiego pierdolnika. Tu już mamy gotowe jakby w szafie mówię, w ścianie, gotowe w ścianie, słuchajcie, półki. Takie półeczki. Tu oczywiście zasłona, bardzo duże okno, także no, sprzątania będzie co niemiarę, ale fajnie, bo ja lubię. Tu jakiś fotel, nie wiem, chyba dla królowej, także będzie trzeba go stąd out. I tutaj wsadzimy sobie jakiś czarny, myślę. Komoda i łóżko, i powiem Wam, że łóżko jest identyczne do tego, co ja zakupiłam, ale nie zmieściło się mi na Halliburton i musieli je stamtąd zabrać. Także tak wygląda. Tak wygląda łoże, kolejne zresztą, podwójne, co jest fajne, bo jeżeli tutaj, nie wiem, no dajmy na to, nie wiem właśnie tylko, czy to, słuchajcie, będzie, nie wiem, czy to będzie pokój tutaj, tylko może zrobię tutaj gościnny, wiecie? Ja sobie zrobię, albo zrobię tam studio, a tutaj zrobię sobie sypialnię, może tak jakoś, jeszcze nie wiem. Tu jest kolejny pokój, taki duży, więc w sumie jako pokój to jest to pokój numer 3. To jest pokój numer 3 i to jest taki gościnny, taki living room. Tutaj właśnie można sobie zrobić telewizornię, oglądać telewizor. Także duży, naprawdę ogromny salon. Powiem Wam, że no same widzicie, gdzie stoi, słuchajcie, sofa tutaj. Trzyosobowa to już jest 6 osób. Tu spokojnie weszłaby kolejna trzyosobowa, no po prostu masakra. Jest naprawdę mega duży, gościnny pokój i widzę, że jeszcze jest nawet biurko. Kolejna do wykorzystania. I tutaj stoliczek z lampką. Także niektóre gadżety zostawię. To jest to miejsce pod schodami, co Wam pokazywałam. No i teraz tak, czyli tu mamy trzy pokoje, więc zobaczymy. Prawdopodobnie tu chyba zrobię sobie może właśnie pokój do nagrywania, bo mam duże fajne okno. Albo tu, jeszcze nie wiem. Tam chyba zrobię sypialnię, tu pokój chyba do nagrywek. A teraz idziemy do góry i tam będzie pokój dzieci. Także idziemy, uwielbiam skrzeczące schody. Także to jedyny plus w tych takich starszych budownictwach, co lubię, jak z podłogi i schody skrzypią. Tu widzę jakaś graciarnia, więc też już mi się podoba, bo mogę sobie trzymać tutaj środki czystości. Tu sobie zrobię jakąś zasłonkę, nie będzie tego widać, więc tak to wygląda. Tutaj pokoik numer 1. U góry oczywiście, więc tu któreś z dzieci będzie miało swój pokój. Nie wiem, któro, ale obstawiam chyba raczej na Gracjana. Jest biurko, okienko co prawda jest małe, bo okienko jak widzicie jest tylko takie, o takie. To jest pokój na poddaszu typowo. Czekajcie, spróbuję zaświecić tu światło i trzeba oczywiście uważać na głowę. Także tu światło jest, więc też będzie ok. Myślę, że Gracjan się tu odnajdzie. Ja mu to jeszcze tu inaczej poprzestawiam, będzie miał dużo więcej miejsca, bo tym łóżkiem bym nie zagracała. Czekajcie, mamy gościa. No i hejo, hejo, odzywam się do Was ponownie. Musiałam przestać nagrywanie. Przerwać, nie przestać. Przerwać nagrywanie, dlatego że miałam gości. No, odwiedziła mnie Karola i odwiedził mnie Krzysio. Także wpadli zobaczyć, jak będę mieszkać. Pokażę Wam tylko tyle, o ile. Czyli tak, tutaj mamy całą staróweczkę, która zaczyna się tam. I idzie aż w tą stronę, tam do samiuśkiego końca dosłownie. Więc jedyne, co mogę zdradzić, to że prawie mieszkam na niej. Tyle powiem. I nic więcej nie mogę powiedzieć, także generalnie mieszkać będę w samym centrum. No, a teraz za chwilę będę wchodzić z powrotem do mieszkania i pokażę Wam resztę, tą, co przerwałam. I tyle jeszcze, co Wam zdradzę, to niestety, ale. Tyle mamy schodów do przejścia, a ja mieszkać będę tam u góry. Także tutaj mamy schody, tutaj mam sąsiadów. Prawdopodobnie jakieś chyba dziewczyny tu mieszkają, jeszcze nie wiem dokładnie. Także tutaj wszystko sobie wysprzątam, odkurzę, zrobię zapachy. Tu jeszcze u góry, proszę bardzo, dla niegrzecznego gościa krzesełko. Wchodzimy. Czekajcie, gdzie ja Wam skończyłam mówić? Chyba u góry. Więc od razu do góry przejdę. Tak patrzę, czy tu jest światło, żeby u góry zapalić. Tak przy okazji, chyba tu. Czekajcie, tak, tutaj jest, dobra. Jest taka duża lampa.
Lampę też pewnie będę wymieniać. Nie wiem, co skończyłam Wam mówić. Sorry, ale się zziajałam. Tutaj już tak powiem Wam, że jak właśnie Krzysio z Karolą wpadli. Czy ta kołdra tu leżała? Chyba tak. Tutaj, gdzie jest storage, taki jeden pokoik, gdzie generalnie jest graciarnia, to ja to poprzesuwam tam do samego końca i tutaj wykorzystam to na pokój taki dla kogoś, kto chciałby ewentualnie przenocować. Wiecie, o co chodzi. Dla specjalnego gościa. No, albo zrobię dzieciakom po prostu taki game room i tyle. Także to też wykorzystam. No i nie wiem, czy pokazywałam, właśnie tu będzie pokój. Ta-da! Oliwki. Tak wymyśliłam i chyba właśnie tutaj nie doszłam, tak mi się wydaje. Więc tak wygląda pokój Oliwii. On jest też taki z ukosem. Tu jest okienko, tu jest drugie okno. Tak wygląda jedna końcóweczka pokoju. No naprawdę jest. W sumie nie jest niski, jest bardzo długi, ale ma takie ukosy. Ja jej tutaj inaczej porobię, ponieważ widzę, że biurko jest tam i tam nie ma oświetlenia za bardzo. Znaczy, mimo iż jest tutaj żarówka, to ja jej raczej biurko postawię tu, a łóżko chyba pójdzie tam. I nie wiem jeszcze, czy to będzie to łóżko. Materac, jak widzicie, no jest poplamiony niestety, więc ja tu będę wymieniać. Mam jeszcze podwójny materac, który ja zakupiłam sobie tam na tamten adres, więc ten pewnie pójdzie do storage. Jest szafa. Szafa jest spoko, jest biała, nic więcej nie trzeba. Łóżko myślę, że je wymienię, dlatego że to jest taka kolumbryna i nie sądzę, że ona też będzie chciała aż takie, wiecie, masywne. Biurko je postawimy raczej tu. A tutaj jeszcze sobie coś pomyślimy. Powiem Wam, że jeszcze na razie nie mam opcji. Na razie rozmyślam, jak tutaj. A tu widoczek. Ta-dam! Widoczek z okna. Też ładny. Okna pomyjemy, także taki duży pokój, więc tak wygląda w pełni moje mieszkanko. Nasze mieszkanko. Tam jeszcze są drzwi i tymi drzwiami możemy dojść na balkon. Na balkon, na taras. Zejście na taras też z tamtej strony, ale może niekoniecznie będziemy teraz schodzić. Więc tak jak widzicie, pokój Oliwii będzie naprawdę dość długi. No jest po prostu duży, długi i w ogóle. A tutaj zrobię sobie taki też storage na moje wszystkie. A się wystraszyłam, słuchajcie, bo tu jakiś cień czegoś był. Ptaki. Patrzcie, tu ptaków pełno. O, patrzcie. Du-du. Będą tu latać Gracjanowi. Będą go straszyć. No i taki widok z okna ma Gracek. Też ładny. No, także tak to by wyglądało. Myślę, że chyba Wam tu pokazałam. U Gracka jest właśnie już biurko, lampka, taka tablica. To wszystko przemaluję, pomaluję, zrobię na biało, na pewno nie taki ten różofiolet. Ja nie wiem, co to jest. Szafę zostawimy, bo się przyda. To też zostawię, bo też mu się przyda. Nie będę potrzebowała więcej mebli. Tu oczywiście wszystko sobie poodnawiam, poodświeżam, ale to za czas jakiś. No, także łóżka są, to jest najważniejsze, to w sumie to jest najdroższy ogólnie zakup, jeżeli chodzi, no to materacy, łóżka, reszta to już są takie dodatki. Także o dodatki się nie martwię. Tak by to wyglądało, dajcie znać, co wy myślicie. Ja jestem przeszczęśliwa, jeszcze przede mną resztka poskładania papierów, później już tylko tutaj ogarnianie, sprzątanie, przenoszenie. Dzisiaj właśnie będziemy jeszcze przenosić, słuchajcie, wszystkie meble, nie meble, tylko rzeczy. Czekajcie, czy tutaj gaszę? Tak, tutaj gaszę. No, także dzisiaj przewożenie, słuchajcie, wszystkich rzeczy, całego stawu mojego z obu w sumie chyba adresów, jeżeli się nam uda. No i co? I układanie po swojemu. Teraz Wam pokażę jeszcze. Jeszcze Wam pokazać chcę. O, ale chyba pokazywałam Wam taras. Tak wygląda taras. Także będzie super. Już się nie mogę doczekać odwiedzin z Polski. No. Okej. Także ja się może jeszcze odezwę do Was później. Fajnie, jeszcze porobię tylko zdjęcia jeszcze raz wszystkich tutaj pomieszczeń. Bo mnie też tutaj brat pyta i tak dalej, także powysyłam i odzywam się do Was może jeszcze później. No dobra, obiecałam Wam reakcję Oliwii. Reakcja Oliwii. Uwaga. Oliwia przyszła z koleżanką, więc nie bardzo kameruje. Co sądzisz, Oli? Tu będzie salon. Mogę ją pokazać, czy nie? No to oglądajcie. Tu będę wszystko zmieniać, wiesz o co chodzi. Także mebelki, tu masz biurko jedno, ja je też będę przekładać. Tu są szafki, też będę przekładać. Jak myślisz, co myślisz? Duża. Jeszcze jest góra? Tak.
To będzie moja sypialnia. First bathroom. With bath, another one with shower. Kuchnia. Kuchnia jest taka. To wszystko zmienię. Tu zrobimy sobie oby te okleiny i te świecące rączki. A patrz, co mamy jeszcze tu przez okno. Zobacz. No co jest? Cały ten taras, nie? Tu będzie mój pokój do nagrywania. Czyli dół jest mój. Moje studio tu będzie. Nie? Gałasztos? I zgadnij, który twój pokój. What you think? You look like not flat. It look like house, yes? Yeah. This is my room, right? This is my room. To będzie twój pokój. This is my room. Aha. So you're gonna sleep somewhere here. Somewhere. Somewhere. Tu ci tak. To ci będę. To ci będę chciała wyjąć. Łóżko zdecydujesz, czy chcesz tą ramę, czy chcesz mniejszą, albo dwa pojedyncze. Mhm. To będzie twoja decyzja. Myślałam, żeby biurko przestawić ci tu pod okno. Mhm. Bo jest okno, a tam nie masz światła. A tu jest zejście do kuchni. To jest teraz graciarnia. On powiedział, że na przykład meble, które nie będziemy używać, mam tutaj rzucać, ale ja pomyślałam, że wykorzystamy niektóre meble, bo się jeszcze nadają. Krzesło Krzysiu mówi, że wyczyści. Tą komodę gdzieś na dół można zdjąć. Szafy wsuniemy tam, a tu zrobimy game room. No i gracja na pokój, nie? Co sądzisz? Co sądzisz? Fajnie. Fajnie? Cieszysz się? Cieszysz się? Tak, nie. No. Także Oliwia się cieszy, dziewczyny lecą do szkoły, a ja się odzywam do Was niebawem. Ta-da! I to znowu ja. Dziewczyny właśnie poleciały, a ja sprawdzam sobie mniej więcej, słuchajcie, oświetlenie, ponieważ tutaj jest właśnie dość duże okno i tak sobie pomyślałam, że chyba tutaj z tego pokoju właśnie zrobię sobie takie studio. Nie wiem, jak będzie ze światłem. Zobaczymy. Dajcie mi znać, jak to teraz Wy tam z drugiej strony będziecie widziały, jak ja tutaj siedzę. Jestem centralnie naprzeciwko okna. Zresztą Wam to pokażę. Tu jest właśnie okno. No i tak się zastanawiam, że tu chyba zrobię sobie studio do nagrywania. Jeszcze właśnie nie wiem, no ale wiecie, zamknę drzwi, więc generalnie fajnie mogę oświetlić sobie lampą, ale tak jak mówię, no tutaj jest jednak światło dzienne, w razie W to zasłaniam kotarę, siadam na łóżku i centralnie tam po prostu sobie na przykład uruchamiam lampę. Więc myślę, że powinno być ok, że powinno być wszystko widać, nie patrzcie na mnie, w ogóle mój look jest dzisiaj totalnie pokręcony. Właśnie dzwonił mój brat, wszystko mu opowiadałam, jestem w mega emocjach. Jestem bardzo, bardzo nabuzowana. Jestem nabuzowana, nawet zobaczcie, powiedziałam, że pomacham dziewczynom i kurde, nie pomachałam, bo właśnie do Was gadam. Ale nieważne. Nieważne, one i tak poleciały, wiecie. No, salon jest naprawdę ogromniasty. Dziewczyny poleciały, więc już nawet nie podchodzę. Poleciały. Jeśli chodzi o widok, to powiem Wam, że będę jak dzielnicowa, bo widzę wszystko, co się dzieje na ryneczku. Tyle Wam powiem. A teraz nie będzie żadną tajemnicą, bo tak jak mówię, no współpracę czy nie współpracę, czy świąteczne kartki, nie świąteczne kartki, no to oczywiście wszystko tak jak się umawiałyśmy, tak będzie, czyli będzie można mi tutaj wysyłać. No i co? Także ja się witam i zarazem chyba od razu żegnam już z Wami. Ja sobie tutaj pozmieniam, no bo jak widzicie, tutaj już jest umeblowane częściowo, więc mam tu takie sofy, ale ja sobie je wyczyszczę ładnie produktem takim specjalnym do skóry i będzie cacy. Już nie mogę się doczekać. No, powiem Wam, że już wszystko pogarniam, posprzątam. Jeszcze nie wiem, gdzie będzie telewizor, nic jeszcze. Jeszcze nic nie wiem, bo jeszcze szykuję Wam niespodziankę. Myślę, że mogę Wam zdradzić, jaka to niespodzianka, dlatego, że mam po kolei dużo filmów, więc nie wiem. Więc nie wiem, kiedy ukaże się w której kolejności ten vlog, ale myślę, że ten vlog się ukaże na pewno jakoś bliżej tej niespodzianki, albo w trakcie nawet niespodzianki, tego nie wiem. W każdym bądź razie
Nawet jak się ukaże wcześniej, to też się nic nie stanie. Jedziemy! Jedziemy na tydzień, słuchajcie, do Hiszpanii, z czego mega się cieszę. Łukasz po prostu zrobił nam mega surprise, także mega niespodziankę. Jedziemy dzień wakacji. Powiem wam, jak znalazł. No jak siądę na tym słońcu, to z niego chyba nie zejdę przez, nie wiem, aż się wypocę. Także będzie to super możliwość, taka okazja do tego, żeby po pierwsze odreagować to wszystko, co się działo, ten cały syf. Po drugie, żeby naładować przede wszystkim baterię. Dostałam kolejne zlecenie. Myślę, że chyba raczej już je ogarnę po powrocie. Jeszcze będę uzgadniała. Będę miała jeszcze w sumie dwa zlecenia. Na pewno dzisiaj sobie posprzątam. Pownosimy graty, ale nie wiem, czy będę je wszystkie układać. Myślę, że chyba szafy wyczyszczę i ciuchland dam do szaf. A resztę to dopiero powolutku, stopniowo, nie ma pośpiechu, słuchajcie. Ja tak jak mówię, w sobotę wylatujemy i w sobotę chyba bodajże wracamy, albo w piątek, już nie pamiętam. Więc siłą rzeczy chyba z całym takim tupetem po prostu będę to wszystko robić po powrocie. Teraz po prostu sobie tylko poogarniam jeszcze resztę papierkowych spraw. Muszę wziąć graty, słuchajcie, z tamtego mieszkania. Co jeszcze muszę? Z tamtego mieszkania i z drugiego mieszkania, bo z tego, co wynajęłam i co landlord okazał się oszustem, tam mam właśnie sofę, materacę i część siatek, no i wszystko pozostałe mam właśnie tu na mieszkaniu, na którym jesteśmy tymczasowo, tylko do właśnie momentu tutaj przejść za latę. Także dzisiaj z Krzysztofem wozimy rzeczy. Na kilka razy, myślę, zrobimy kursa i ostatni kurs to będzie zorganizowanie vana, dlatego że będę chciała przewieźć tamten stół z sofą. Sofa jest takim jednym problematycznym meblem, bo jest naprawdę spora. No i też będę potrzebowała jednak kogoś chyba tu do wniesienia jej i nie wiem, jak to się ma odbyć, bo słuchajcie, ona jest taka jak to, tylko że jest czerwona i z materiału. I dlaczego chcę ją wziąć? Bardzo by mi zależało na wzięciu jej, bo jest to sofa bed. Więc nie dość, że jest na trzy osoby, myślę, że mogłabym to wkomponować nawet jakoś fajnie tutaj. Inaczej to ustawić, bo biurko stąd mogę wynieść, biurko mogę śmiało dać zupełnie gdzie indziej. Tu też byłoby fajne miejsce do nagrywek, bo po pierwsze nikt mnie nie widzi, po drugie jest bardzo dużo światła. No tylko, że nie będę miała ładnego tła, także zobaczymy. Wszystko sobie już tutaj rozplanuję, zaplanuję na spokojnie, bo tak jak mówię, no ja muszę się pogodzić z tym, że te meble tu są i większość ich jednak będzie. No mogę część dać po prostu do graciarni tam na górę. Dajcie znać, co myślicie. Ja mam nadzieję, że cieszycie się razem z nami, ze mną. Jeszcze tylko Gracek dzisiaj musi zobaczyć. Dzisiaj zobaczy i dzisiaj jak już się uda, to może tu będziemy spać. Zobaczymy, będzie trzeba przynieść koty, wszystko. Mam parcie, żeby kupić kotą drapaczkę, tą taką dużą, fajną, porządną. Także super, ekstra, ja się bardzo cieszę. Dajcie znać, co myślicie, ręka mnie już boli. Nie wzięłam statywu, niczego, po prostu tak chciałam wam pokazać, podzielić się. Powiedziałam wam, że nagram, że pokażę, no to pokażę. Jak mi się uda, to jeszcze może właśnie zmontuję to jakoś dzisiaj u Krzysia nie, dzisiaj już nie dam rady. Może jutro. Jutro to wszystko zmontuję, zedytuję i może wam od razu udostępnię, więc zobaczycie moją przeprowadzkę z dnia 1 października, słuchajcie, nowe mieszkanie, nowy rozdział, ten właściwy, na który tyle czekałam i powiem wam, który kosztował mnie bardzo dużo. Bardzo dużo mi to kosztowało, mam nadzieję, że to miejsce mi to wszystko wynagrodzi. Na to liczę, a miejsce jest cudowne. Jak ja tu wszystko sobie porobię po swojemu, będzie pięknie. Także fajnie też, że pokazałam wam przed. Pokażę wam coś w trakcie, bo będę nagrywać, więc siłą rzeczy będziecie ze mną. No i też wam pokażę po. Więc będzie fajne porównanie, jak to wyglądało przed, a jak się to będzie zmieniało z czasem. Dziękuję wam bardzo za chwilę uwagi. Ja już dzisiaj się do was nie odezwę, ponieważ tylko zostanie mi przewożenie gratów, nakarmienie dzieci po szkole, przewożenie gratów, układanie, odkurzenie i przystosowywanie tego tutaj miejsca już do życia. Tak, bo już dzisiaj bardzo bym chciała zostać tu na noc. No, także trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. Jeszcze właśnie dogram wam może, ale chciałabym, więc się nie żegnam. Dogram wam reakcję Gracjana. Jeszcze to wam dogram. Także trzymajcie się cieplutko, słyszymy się później i pokażę wam, jak zareagował Gracjan. Buziaki! Pajo! I hejo, hejo! Odzywam się do was już po południu. Zobaczcie, jest brygada, chyba ty. A gdzie jesteśmy? W domu! Jak? Naszym!
Teraz słuchajcie, pokazujemy Gracjanowi jego pokój i w ogóle nasze mieszkanko. Oli już była. Oli otwiera, a Gracjan chyba czerwony. Chyba, nie? No i Gracjan, wchodzisz. Wow. Najpierw zobacz dół. Wow. Patrz dół. Wow. To jest salon. Synek, to będzie salon. Czyli tu, gdzie się siedzi i ogląda telewizję. Takie duże? Dalej chodź, to jest tylko salon. To jest tylko salon. To by mi wystarczało. W ogóle, żeby to spało. Wszyscy. Idziemy dalej, Minia, chodź. Tu jest moja sypialnia. Duża? To nie tak duża. No takie są pomieszczenia. Nawet tu się nie zmieści. Tutaj byś mogła nagrywać. Hej! Hej! O! Ciuchach roboczych. Chodź, Gracjan, no swój pokój zobaczysz. Dalej, tu zrobimy kącik dla kotów, to będą miały drapaczkę. Patrz łazienkę jedną. Fajna? Chodź drugą zobacz. Two toilets. Dwie łazienki. Right, this is my toilet. To jest moja toaleta, to jest drugi. Someone brings a friend, you can hide there. Chodź teraz zobacz, co jest tutaj. Co to jest? Wow, to jest nasze? Tak. No nie. Wszystko tutaj tak. Studentów i my. Nasze tak. I tych dziewczyn pod nami. Można tu sobie siadać, nie. Bawić się i tu jeszcze pralnię wiesz. Nie, to nie nasze. Tak, pan mnie zaprowadził tam. Dalej idziemy. Chodź. No nie koniec. Ale stół zmienimy. To jest studio do nagrywania. Okej. A łóżko tu jest. To nic, no będzie. Tutaj będzie Krzysiu spał. Od razu będzie jakiś gość, to może się przemocować. This is the guest room. No i zapraszam do twojego pokoju. The party room. Chodź. Right, this is the best part. Idź. I zgadnij, który jest twój. No od razu wiadomo. No, szybko, bo ja muszę iść. It's great. Zgadnę, ten jest mój? Tak. Mm-hmm. Nie jest taki duży, ale... Nie jest okay. Duży? A co ci w nim brakuje? Biurko, masz tam szafy. Tam będzie telewizor. Przesunę ci te łóżko, wysunę ci tamto. Będziesz tu miał więcej miejsca. Masz już szafę, masz biurko. A to co ja chciałam. Wiem, zrobię ci. No to co, podoba ci się czy nie? To? To będzie cały twój, zamykasz. I pomalujesz go na jaki kolor. Bierzesz kolegę, to będzie telewizor, gra i wszystko. A play, nie play, tylko game room, tu chcę wam zrobić, chodźcie. No to chcę wam zrobić game room. Ja to wszystko powynoszę, bo tu jest teraz graciarnia. That's sick. No, no ale poprzesuwam to, bo muszą to być meble, bo to nie play nasze. Fortnite on this. Nie, tu zrobię też łóżko dla kogoś. Padle. No bo nie ma taki duży. Czemu ja ty nie mogę? No bo to jest dla dziewczyny pokój. A gdzie będzie telewizja? Na dole, w salonie. A tam jest zejście do kuchni, ale tam nie wolno chodzić. My się z wami żegnamy. Podoba się czy nie? Domek. Tak. Tobie? Ja chcę tu mieszkać. Ja chcę tutaj... O, bo chciał tu pokój. Nie. Ja się do was odwróciłam, jestem w stroju roboczym, lecę właśnie, bo Krzysio na dole jest. Krzysio jest na dole już z rzeczami. Fajne tutaj światło, podoba mi się. O. My idziemy na dół, ponieważ chodźcie, trzeba nosić. Idziemy, bo trzeba nosić rzeczy. Ja się z wami żegnam już teraz, ponieważ tylko zostało nam przenoszenie gratów, słuchajcie. I to wszystkich, więc trochę tego jest. I co? I odezwę się do was jakoś później, może na spokojnie. Pożegnam się z wami. Także słyszymy się niebawem. Do usłyszonka. Bye!